Spotkanie twarzą w twarz. Premier Beata Szydło podsumowuje rozmowę z przewodniczącym Europarlamentu Martinem Schulzem, który w swoich wypowiedziach atakował Polskę. Zwróciłam się do pana przewodniczącego z takim wnioskiem, ażeby komunikacja była uczciwa, opierała się na faktach i zawsze warto dopytać, jeżeli jest jakaś wątpliwość, a niekoniecznie opierać się tylko na zasłyszanych czy medialnych doniesieniach. Na początku tygodnia Martin Schulz stwierdził, że ostatnie wydarzenia w Polsce mają charakter zamachu stanu. Polski rząd uznał słowa niemieckiego polityka za nieuczciwe i oburzające. W czwartek doszło do rozmowy w cztery oczy. Ta rozmowa była poświęcona uczciwej komunikacji między polskim rządem, Polską, a parlamentem europejskim i to było jej sensem. Schulz nie przeprosił ostatecznie za swoje słowa. Czy wezwanie go na dywanik przyniesie oczekiwane efekty? Pokazano Martinowi Schulzowi, że to nie jest tak, jak jemu się wydawało, tak jak jemu to było przedstawiane zamach stanu czy działania o charakterze zamachu stanu, a zwykłe zmiany prawa, które przeprowadza każdy rząd i to w dziedzinie nieobjętej zakresem regulacji prawa europejskiego, czyli inaczej mówiąc, także nie leżące w kompetencji Parlamentu Europejskiego. W takich sytuacjach, jeżeli mamy do czynienia z jakąś osobistą obsesją, a ja tak odbieram słowa Martina Schulza, poza tym, że tam oczywiście stoją też jakieś interesy za tym niemieckie, to dobrze jest się spotkać i w cztery oczy już trochę trudniej i po takim spotkaniu już trochę trudniej tego typu twierdzenia publicznie wygłaszać. Okazją do konfrontacji z Schulzem był dwudniowy szczyt Rady Europejskiej, poświęcony kryzysowi migracyjnemu, zagrożeniu terrorystycznemu i przyszłości Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Polska negocjuje kluczowe priorytety. Ochrony granic zewnętrznych Unii, solidarności energetycznej, a także sytuacji Polaków w Wielkiej Brytanii, którym premier David Cameron chce ograniczyć prawa socjalne. Wielu Polaków dobrze wykształconych, mieszkających w Wielkiej Brytanii, którzy pracują tam, buduje PKB Wielkiej Brytanii. Nie zapominajmy też o tym, że ci ludzie, którzy tam mieszkają, pracują, przyczyniają się również do budowania wzrostu Wielkiej Brytanii. Polska ma swoje interesy w Europie, o które powinna zabiegać, mówi profesor Piotr Wawrzyk z Instytutu Europeistyki UW. Przede wszystkim w zakresie Brexitu to niedopuszczenie do dyskryminacji obywateli innych krajów na terenie Wielkiej Brytanii w zakresie świadczeń socjalnych, w zakresie imigrantów. Po pierwsze, zgoda na działania mające na celu uszczelnić granicę zewnętrzną, bo to jest podstawa, żeby rozwiązać problem uchodźców. Polska dyktująca swoje warunki w Unii, nie wszystkim się to podoba. 19 stycznia ma odbyć się debata na forum Parlamentu Europejskiego o sytuacji w naszym kraju. To zaszkodzi Polsce, twierdzi minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Na tym Polska straci, na tym stracą też ci, którzy zakładają, że można przenieść sprawy polskie gdzieś na zachód i uzyskać jakieś poparcie od kogoś. To jest to, co politycy mówią od dawna, że jest taki właśnie nieprzyjemny gen w niektórych naszych politykach, którzy jak nie mogą sobie poradzić w kraju, to szukają wsparcia na zewnątrz. Czy mimo wszystko w debacie wezmą udział przedstawiciele rządu? Kiedy się pojawi już konkretna propozycja, wtedy można rozważać ewentualnie uczestnictwo w tej debacie. Niech tutaj wzorem będzie dla nas debata o sytuacji na Węgrzech sprzed kilku lat, w trakcie której Viktor Orban na spokojnie stanął przed europosłami, argumentował, pokazał się bardzo dobrze jako zdecydowany przywódca broniący swoich racji. Tak po prostu trzeba przez to przejść. Premier Beacie Szydło udało się zneutralizować ostry atak ze strony Martina Schulza. Kolejnego uderzenia można się spodziewać już w styczniu podczas zapowiadanej debaty. Bruksela powtarza węgierski scenariusz wobec nowego rządu w Polsce. Piotr Pawelec, Telewizja Republika.